Ważność. Poczeć sztandarowy sztandar szkoły prowadzić. Pracowników szkoły.
chociaż na końcu, ale szczególnie ciepło i serdecznie. Witam Was, kochani nasi uczniowie. Witam serdecznie wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Ale tak najgoręcej to witam tegorocznych pierwszoklasistów. Kochani, jest Was prawie 200 w tym roku i bardzo, bardzo się cieszymy, że obdarzyliście nas swoim zaufaniem. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedziemy. Życzę Wam, aby ta nowa szkoła okazała się naprawdę trafioną szkołą. Życzę Wam, abyście z każdym tygodniem, z każdym miesiącem utwierdzali się w przekonaniu, że dokonaliście dobrego wyboru, wybierając ten zawód i wybierając tę szkołę. Życzę Wam także, abyście czuli się w tej szkole bezpiecznie, abyście szybko zaklimatyzowali się, abyście znaleźli tutaj nowe przyjaźnie, nowe koleżanki, nowych kolegów, aby było Wam tutaj po prostu dobrze. Tego bym Wam życzył. A teraz skieruję kilka słów po wakacyjnej, dwumiesięcznej lapie do wszystkich naszych uczniów. Moi drodzy, cieszy fakt, że mimo tego deszczowego dnia stoicie tutaj uśmiechnięci, radośni, wypoczęci. Bardzo cieszy fakt, że te wakacje, należy sądzić, były dla Was bezpiecznymi wakacjami. Nie dotarły do nas w czasie tych dwóch miesięcy żadne niepokojące informacje na temat Waszego bezpieczeństwa. Cieszymy się z tego, że wróciliście po przerwie, po miesiącach letnich. Dzisiaj stoicie radośni, wypoczęci, z głowami pełnymi pomysłów, z umysłami świeżymi do podjęcia nowych wyzwań. Życzę Wam, moi kochani, abyście z tym pierwszym dzwonkiem podjęli się wykonywania zadań, które przed Wami. Życzę Wam, moi drodzy, abyście dalej, tak jak dotychczas, angażowali się w życie szkoły, abyście rozwijali samorządność w tej szkole. Dzisiaj, z racji tego, że możemy nasz dzień nazwać również świętem sportu w szkole, życzę Wam także rozwijania swoich pasji, tych sportowych. Życzę Wam, abyście na tym boisku, które będzie dzisiaj otwarte, będzie poświęcone, abyście rozwijali swoją sprawność fizyczną, abyście kształtowali swój charakter, abyście na świeżym powietrzu mogli rozgrywać gry zespołowe. To boisko jest dopełnieniem naszej bazy sportowej. Posiadaliśmy salę gimnastyczną z widownią, salę do tenisa stołowego, siłownię. Cały czas brakowało nam tego świeżego powietrza. I z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować gospodarzowi powiatu, panu Krzysztofowi Baranowskiemu oraz całemu zarządowi, całej Radzie Powiatu za dostrzeżenie tej naszej potrzeby, za to, że w dniu 10 stycznia 2017 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której to uchwale 700 tysięcy przeznaczono na budowę boisk wielofunkcyjnych. Serdeczne podziękowania za to. Mam nadzieję, że boiska sportowe spowodują, że treningi będą jeszcze bardziej wzmożone, że nasze drużyny siatkarskie, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej w dalszym ciągu zdobywać będą czołowe miejsca w rozgrywkach powiatowych, okręgowych, a może nawet na szczeblu wojewódzkim. Życzę Wam, kochani uczniowie, aby te boiska były miejscem odczuwania przez Was wielkich radości, abyście podnosząc swoją sprawność fizyczną,
rozwijali także swoje charaktery, swoją osobowość, bo sport to nie tylko rozwój fizyczny. Sport to kształtowanie swojej postawy. Sport to nauka gry z zasadami fair play. To nauka wytrwałości, cierpliwości, wyznaczania sobie celów i uporu w dążeniu do tych celów. Życzę Wam, moi drodzy, aby żaden z Was i żadna z Was nigdy na tych nowo otwartych boiskach nie czuł się przegrany. A mottem dla Waszych działań sportowych niech będą słowa świętego Jana Pawła II, który, moi drodzy, był sportowym papieżem i muszę Wam powiedzieć, że jako pierwszy papież zasiadł na trybunach podczas meczu piłki nożnej, a powiedział on, że sport jest radością życia, jest zabawą, jest świętem i jako taki powinien być ceniony. Tego Wam wszystkim życzę. Z dniem 1 września oczywiście nie wszyscy z Was to sportowcy urodzeni. Życzę każdemu z Was, żeby spełniał się jako uczeń. Życzę, abyście każdego dnia stawiali sobie te małe cele na miarę Waszych możliwości i byście osiągali te cele. Dla każdego ucznia ten nowy rok szkolny ma inne zadania. Pierwszoklasiści to nowa szkoła. Po raz pierwszy spotykają się z kształceniem zawodowym. To nowe przedmioty zawodowe, teoretyczne, praktyczne. Klasy drugie i trzecie będą przystępować do egzaminów z kwalifikacji w swoim zawodzie. Klasy czwarte, najwyższe programowo, zmierzą się w maju z egzaminem maturalnym. Życzę Wam, kochani, abyście nie marnowali ani jednego dnia. Ja wiem, że w życiu jest czas i na naukę, i na odpoczynek. Dzielcie swój czas racjonalnie, tak aby w maju wszyscy uzyskali świadectwa dojrzałości, abyście zdali z wynikiem pozytywnym egzaminem, abyście wreszcie z końcem roku szkolnego mieli te same radosne twarze uwieńczone sukcesem w postaci promocji do klasy programowo-wyższej lub świadectwa wykończenia szkoły. Wszystkim Wam tego życzę. Rodzicom natomiast życzę zadowolenia z poczynań Waszych dzieci. Życzę także dobrej współpracy ze szkołą. Wszystkim nauczycielom, moim koleżankom, kolegom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę, drodzy Państwo, abyście byli właściwymi przewodnikami po krainie wiedzy dla swoich uczniów. Życzę, abyście budowali właściwe, dobre relacje z uczniami. A przede wszystkim życzę, abyście byli Państwo źródłem zaufania dla swoich uczniów, wychowanków. Wszystkim życzę dobrego startu w nowy rok szkolny. Dziękuję.